Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku i dzisiaj przyszedł czas na recenzję myszy. W poprzednich moich recenzjach było sporo komentarzy typu Matthew, zrób filmik o jakichś budżetowych myszkach. Natomiast tutaj nadarzyła się dobra okazja, ponieważ dzisiejszy film jest o polskiej myszce Endorphin Gem Plus Wireless, która obecnie w cenie około 300 zł oferuje nam to, co możemy dostać nawet w myszkach dwa razy droższych, czyli najnowszy sensor Pixar 3395 i ogólnie bardzo dobrą jakość. Film jest sponsorowany, aczkolwiek wszystkie moje opinie będą oczywiście całkowicie szczere, a sama myszka też zwróciła moją uwagę nawet przed dostaniem tej propozycji i nawet samemu też kilka razy polecałem w rozmowach, widzom i tak dalej, w komentarzach. Polecałem ich poprzedni model, jeszcze z czasów, kiedy nazywali się SPC Gear, czyli Leaks Plus Wireless, która była popularną myszką i myślę, że wielu z was ją kojarzy i nawet ją ma na swoim biurku i tak dalej. Natomiast Gem Plus Wireless to właśnie to jest ten sam kształt co Leaks, waży 74 gramy, no ale jest z pełnym szelem, co pomaga z lepszym gripem, aczkolwiek z tym gripem nie jest tutaj aż tak super, ale do wszystkich szczegółów przejdziemy zaraz. Natomiast zanim to nastąpi, to chciałbym zwrócić uwagę na fragi w tle, które były nagrane podczas jednej sesji deathmatcha i grałem tutaj na Gemie Plus na podkładce Endorphin Cordura Speed, która tak naprawdę to jest u mnie stara podkładka jeszcze z logiem SPC, ale to jest to samo. I jest to chyba prawdopodobnie, oprócz oczywiście szklanych podkładek, które nie lubię i są za szybkie i tak dalej, to chyba to jest najszybsza na świecie podkładka pod względem właśnie tych współczynników tarcia i tak dalej. I też ma jednocześnie gładką i w miarę przyjemną powierzchnię. I teraz też jedna wyszła inna ciekawa, ale to zmniejsza o to. Generalnie ta podkładka właśnie Endorphin Cordura Speed to jest produkt, który mi wcześniej też bardzo zaimponował i próbowałem kilka razy na niej potrenować, mimo tego, że ma wymiary, których nie lubię, czyli zbyt małe 450x400. I próbowałem się przyzwyczaić parę razy, też widzicie, że no jeśli ma się naprawdę odpowiednią kontrolę myszy, to da się na niej niesamowite rzeczy robić. Szybkość ruchów i generalnie potencjał trakowania jest na niej bardzo duży i bardzo fajnie się to ogląda, no ale też jest, tak jak mówię, bardzo trudna do kontrolowania i według mnie też jest wymagany na niej grip, który nie ma zbytnio kontaktu miękkich części dłoni z tą podkładką, żeby zachować optymalną jakby prędkość i płynność. I tutaj właśnie przychodzi mi z pomocą ten Gem Plus Wireless, który jest nieco wyższy i większy niż moja FK2. I w ten płynny sposób wracamy do recenzji. Czyli Gem Plus Wireless to jest oczywiście bezprzewodowa myszka typu mid-hump, czyli klasyczny, najbardziej neutralny kształt, który według mnie każdemu mniej lub bardziej, ale będzie pasował. No i mi jako miłośnikowi kształtu FK2 ten kształt całkiem pasuje i dobrze wiecie, że też nie jestem fanem na przykład tej całej nowej fali backhumpowej myszy. Wymiary to 126x65,7x38,5 mm wysokości. Zgadzałem się z moimi pomiarami i do tego grip width około 58,5 mm. Ogólnie do kształtu naprawdę nie mam zastrzeżeń. Jeśli oglądaliście moje poprzednie recenzje, to wiecie, że zazwyczaj mam sporo drobnych uwag. Tutaj jest wiele proporcji i wielkości, które według mnie naprawdę mają sens i wiadomo, że kształt jest najważniejszy w myszce. Dla mnie osobiście jest trochę taka duża wapa pod mój palm grip i mam wrażenie, że jednak część ruchu muszę robić jakby ruchem dłoni zamiast adjustmentami palcami. Ale też to jest plus z drugiej strony, no nie będę się zagłębiał, bo to za długo bym się o takich kwestiach musiał rozgadywać. Generalnie też są, wiadomo, różne ludzie mają gripy, różne mają ludzie dłonie. Jest jedna bardzo duża przegapiona szansa i to jest brak krawędzi obok przycisków, na który można położyć palec. W moim przypadku, po przetestowaniu już naprawdę wielu myszy, to doszedłem do wniosku, że ta krawędź to jest dla mnie game changer, bo bez tego zwykle trzeba ten palec serdecznie niewygodnie trzymać z boku myszy. No na przykład ta Gem Plus jest też dosyć szeroka i to jest dla mnie po prostu odczuwalne. No a tutaj ja sobie poradziłem z kawałkiem Super Gripa i palec się tam jakoś w miarę fajnie trzyma. Drugą kwestią, która zasługuje na pochwałę, są kliki i tutaj naprawdę te Kale 8 są bardzo dobrze zaimplementowane i te pre-travele i post-travele są niewielkie. Klik jest dobrze napięty i też, co ważne, nawet dosyć lekki, bym powiedział, więc mi się klika bardzo przyjemnie. W sumie nawet pamiętam, że miałem podobne wrażenie, jak testowałem dawno temu te Leaks Plus Wireless. Bo te przyciski nie ma zastrzeżeń, nie ma tam jakichś tam dużych prepost, są dosyć klikliwe. Rolka akurat bym powiedział, że nawet jest dosyć ponadprzecięta dla mnie, znaczy dla moich zastosowań, bo chodzi generalnie lekko, cicho. I też wydaje mi się, że jest nieco bardziej do przodu wysunięta, więc w moim przypadku, no właśnie jakiegoś montowania filmów i generalnie pracy, zobaczymy do grania, jeszcze będę testował i tak dalej, ale do jakiejś pracy to na pewno te wszystkie elementy sprawiają, że jest dla mnie całkiem wygodna. Kliki, rolka i tak dalej i chyba właśnie będę je używał na przykład do montowania. I teraz kolejna rzecz, czyli ta waga. Wspominałem już, że to ma 74 gramy i ogólnie jeśli oglądaliście film o XA Wireless, mam nadzieję, że tam się Endorphin nie obrazi, że reklama innego, bo wiadomo, to jest inna zupełnie tutaj półka cenowa, tak, nie jest konkurent. Ale generalnie, to tam się właśnie opowiadałem o wadze, no ona miała 76 gramów. To jest taka waga nie za duża, ale też w obecnych realiach taka na pograniczu, bym powiedział, że mogło być mniej. Ale też na pewno jest to taka absolutnie grywalna ilość, nie powinno to być żadne ograniczenie, ja też się nie czułem ograniczony. No jedyne co, to na pewno trochę jest cringe'owe nazywać to ultra lekką myszą, no bo ja na biurku na przykład mam mysz już poniżej 40 gramów, no a inne ultra lekkie myszy obecnie mają w okolicach, powiedziałbym, 50 kilku, no to już mniejsza szczegół. Generalnie jeśli wam nie jest szkoda, to można na swoje ryzyko, no tak teraz pół żartem, pół serio mówię, można zdjąć ślizgacze, rozkręcić myszkę, spróbować wyjąć parę elementów. Ja tego akurat nie robiłem, ale coś tam kojarzę, że tam być może jakaś osłonka RGB jest, albo na przykład ten pasek RGB na dole jest, nie wiem co się da zrobić.
jakiś modding, ale szczerze mówiąc, no dla mnie jest tutaj totalnie zbędnych parę elementów, typu właśnie te RGB, ten na przykład dongle holder z magnesami, który niby jest przydatny, ale dla mnie no wszystkie te rzeczy troszkę ważą i można by było zrobić według mnie naprawdę z tego produkt na skalę światową z paroma improvementami i zmniejszoną wagą, aczkolwiek też na pewno mysz sporo waży, bo jest po prostu solidna, no i to też czuć po prostu jakby, czuć, że nie mamy budżetowego produktu w ręce, więc za to też plus. No a aspekt RGB to jednak trochę rozumiem też w sumie, bo w tej półce cenowej i w tym targecie, w który pewnie mierzą, no to RGB to jest akurat dosyć atrakcyjna funkcja, no ale tak jak mówiłem, nie dla mnie. Natomiast mówiąc o rzeczach, które właśnie jednak wymagają tego improvementu, to teraz temat coatingu, czyli absolutnie kluczowa sprawa. I teraz tak, sam coating jest, powiedziałbym, nawet znośny, nawet taką czuć lekką gumową gripowatość. By the way, nie wiem, czy jest identyczny w czarnej wersji, no ale czuć tutaj naprawdę namiastkę dobrego gripu, ale też powiedziałbym, że jednak mam czasami wrażenie, że myszka mi trochę ucieka. Jest taka troszkę niby jest dobry grip, ale się troszkę zbyt śliski ten plastik, powiedziałbym. Oczywiście tutaj też nie masz szans spodziewać się Zoe albo superlightowego coatingu na budżetowej myszy, no ale mówię jak jest. I też w sumie, gdyby spojrzeć z drugiej strony, to na przykład z tym coatingiem jest o wiele lepiej niż na przykład w Viperze V2 czy na przykład w Xtrify M8. Natomiast, no niestety, ale to co Endorphy wymyśliło po bokach tej myszy, to jest jakaś tragedia, bo to jest taka jakby plastikowa powierzchnia z malutkimi, gęstymi, trójkątnymi zagłębieniami. I w skrócie mówiąc, to jest po prostu bardzo słaby pomysł, bo palec się po prostu ślizga po tym. Naprawdę, polecałbym nawet najgorszy grip na to nakleić, albo nawet zwykłą taśmę klejącą brązową taką albo przezroczystą i będziecie mieli na tym o wiele lepszy grip, znaczy z taśmami to akurat dopóki się nie pojawi duża ilość potu, ale będzie lepszy. No albo też taka optymalna opcja, czyli na przykład te genialne super gripy, o których ostatnio też mówiłem na filmiku. Jak super gripy nakleicie, to zresztą to w ogóle z każdej myszy zrobicie klejącą się bestie XD. Jeśli chodzi o sensor, to wspominałem 3395 obecny w większości najnowszych typowych myszy, ale to nam niewiele mówi o opóźnieniach. Niestety nie mam dostępu do żadnych danych póki co i ubolewam nad tym bardzo, bo to jest jednak, wiecie, kluczowy aspekt recenzji obecnie. Jedyna wskazówka to to, że Leaks Plus Wireless miało dobre opóźnienia, no a tutaj mamy inny sensor, więc też inne MCU i nie jestem w stanie tutaj nic powiedzieć. Oprócz tego, że oczywiście podczas gry nie odczuwałem żadnego gorszego performance'u niż moje inne myszki. Jeśli chodzi o pozycję sensora, to klasyczna, wycentrowana. To teraz jeśli chodzi o ślizgacze, powiedziałbym, że są w porządku, są dosyć szybkie i tak jest lepiej, kojarzę chyba w Leaks były 4 małe. Jeśli chodzi o płynność, jest lepiej, bo zamiast 4 małych jest design 1 duży plus 2 małe na dole. No ale te 2 małe na dole powodują, że dosyć czuć teksturę podkładki podczas ruchu. To znaczy nie wiem, czy to przez to, czy dodatkowo przez to, że ogólnie wszystkie nie są idealnie zakrąglone, ciężko mi jest to ocenić. Czy może przez to, że są w miarę ostre kształtowo, po prostu te rogi, że nie są takie zaokrąglone kształty, nie mówię teraz o powierzchni, no nie wiecie o co mi chodzi być może. Tak czy siak po prostu są w porządku, ja tutaj tylko drobne szczegóły rozważam, nie mam zastrzeżeń do nich. Ale też trzeba pamiętać, żeby folię zniścionąć, bo też takie talenty się zdarzały, co potem się dziwią, czemu i ta myszka tak wolno chodzi. Ale też jest inna kwestia związana ze ślizgaczami, czyli microliftowanie myszy bokiem. To jest coś, co dla mnie jest bardzo ważne, żeby grać na najwyższym poziomie i co no, jest widoczne u wielu topowych aimerów, o ile nie grają na niskim sensie, bo wtedy zazwyczaj nie używają tego, po prostu ruszają całą ręką, nieważne. W każdym razie to jest dla mnie ważne i ślizgacze albo są niewystarczająco grube do tego, albo są zbyt daleko od krawędzi i po prostu myszka szura o podkładkę, jeśli ją przechylamy nawet dosyć lekko, da się microliftować, ale ten margines jest dosyć niewielki. Tutaj wiecie, dla osób, które nie oglądały moich innych recenzji, to tego typu detale mogą się wydawać po prostu tam nieistotne i dziwne, ale tak po prostu moje recenzje wyglądają. Jestem pewien, że dla wielu osób tego typu uwagi będą po prostu bardzo, bardzo cenne. Natomiast wracając do ślizgaczy, dostajemy też w pudełku zapasową parę i to wszystko. Potem są też jakieś tam pierdoły, naklejki i oczywiście myszka, kabel, dongiel. To teraz ostatni punkt, czyli software. Generalnie możemy na przełączniku od dołu, tam mamy jakby wyłączony, włączony i trzeci tryb, czyli tryb z RGB włączony. Dodatkowo też te RGB możemy regulować w software. W programie możemy zmienić standardowe rzeczy, czyli zmieniać LED 1-2 mm, czyli podstawa, ustawić jakieś tam makra. Nie każdy software to ma. Do tego jest też parę opcji, których bym polecał oczywiście tam nie włączać, typu Ripple Control, Angle Snapping i też ważna uwaga, że trzeba na starcie ustawić debounce na 0 ms z 12, no chyba, że jakieś double kliki będą, ja nie chyba mi się nie zdarzały, ale to wtedy to nie wiem, zrobić na 1 lub 2 i tak dalej. Czyli ten debounce na 0 ms z 12 i herce z 500 na 1000 najlepiej, bo te domyślne ustawienia są po prostu niekorzystne. Jeśli chodzi o baterię, to nie jest to aspekt, na który szczerze zwracam uwagę, też ciężko jest to przetestować, ma 300 mAh, według mnie jest spoko, jak wyłączymy RGB to powinno na kilka dni starczyć. I z tego co pamiętam, teraz nawet mi się tego nie chce sprawdzać, bo też w sumie nie mam jak. Wydaje mi się, że jeśli jest niski poziom, to miga rolka, więc to jest bardzo fajna sprawa. No i co, to by było tyle. W skrócie, myszka naprawdę jest solidna i polecam w takiej cenie. Nawet teraz jest chyba przecena 280 zł na Media Expert.
Oprócz według mnie tego przeciętnego gripu po bokach, to w sumie nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Oczywiście ja się przyczepiam do różnych drobnych rzeczy, bo tak wyglądałem recenzję i na wszystko zwracam uwagę, ale niech to będzie jasne, że po prostu w takiej cenie ta myszka to jest dobry wybór. I to też nie tylko dla jakiegoś tam niedzielnego gracza, ale nawet dla jakichś poważniejszych, którzy chcą topowy sprzęt, a na przykład im tam jakieś, nie wiem, Super Lightu czy Razery nie pasują kształtowo. Ogólnie kształt mi się podoba, ale dla mnie jest ciutkę za duża, aczkolwiek nie jestem pewien. No ale generalnie w połączeniu z tą podkładką może to jest nawet ciekawe połączenie, no i potestuję. Taki rewizji troszkę tego pomysłu robię z tą szybką podkładką, głównie przez inspirację Jacobem. Kto ma wiedzieć, ten wie. No i dobra, to jest tyle. Dzięki za oglądanie. Można zostawić łapkę w górę i suba, jak się podobało. I do zobaczenia soon, na razie.